Siemaneczko, witam wszystkich. Dzisiaj film z mojego pomieszczenia gospodarczego, czyli tak zwanej zimowni. No bowiem w perspektywie nadchodzącego prognozowanego ochładzenia i tych przymrozków, no minus 7 to już nie jest taki przymrozek, taki właśnie u mnie przez 2-3 dni, no to nawet takie rośliny jak szorstkowce, oczywiście mówię tutaj o roślinach nie wkopanych bezpośrednio do gruntu, tylko w doniczkach z odkrytą bryłą korzeniową, no mogą mieć problemy na wiosnę, jeżeli w ogóle przeżyją, to mogą mieć problem z regeneracją, także może wypaść stożek wzrostu, no a tego byśmy nie chcieli, także dzisiaj grubo po 21 latarka czołowa, rzecz niezbędna. Także postanowiłem już trochę poprzynosić sobie z namiotu foliowego. Mniej więcej wziąłem wszystkie bananowce, trochę jug i sadzonych szorstkowców. Tam jeszcze mi parę rzeczy, takie drobnice zostały, to już zostawiłem sobie na jutro. Także w tej zimowni będą sobie spokojnie oczekiwały do wiosny, tak jak rok temu. Wszystkie przeżyły. Oczywiście temperatura mniej więcej 2 do 10 do 8 stopni. Jak tam jest większy mróz, to wstawiam farelkę z termostatem, więc mniej więcej przy takiej temperaturze i oczywiście skąpym, ale to bardzo skąpym podlewaniu, spokojnie, nawet niedoświetlane dają radę. Także zaraz przełączę kamerę, no i pokażę Wam, jak wyglądają rośliny przyniesione z namiotu foliowego, które do tej pory tam właśnie sobie przebywały, no bo mniej więcej jeszcze w październiku, czy tam właśnie w początku listopada, jak słońce fajnie przygrzało, no to tam był taki klimat, że jeszcze można było spokojnie trochę te rośliny podpędzić. Także przełączam kamerę naprzód i zaraz pokażę Wam, jak to w ogóle wygląda. OK, i teraz zaczynamy przegląd. Na pierwszy ogień lecą bananowce Enceta ventricosum aureli. Ta kilkanaście sadzonek w doniczkach P9. Ziemia generalnie sucha, tak jak mówiłem wcześniej. Raz na jakiś czas można tam delikatnie tylko skropić. Liście żółkną, bo żółkną. One i tak pójdą na straty. Generalnie je można ściąć, ale nie zajmują dużo miejsca, więc niech sobie rosną w całości. Mamy trochę większe doniczko w 1,5-litrowych. Jeszcze większe, że trochę mi się tego nazbierało. No i przechodzimy do regału z szorstkowcami. Na ostatnim moim filmie podsumowałem przyrost, więc tutaj nie będę się zbytnio rozwodził. Fornerianusy czyste. Tutaj jest hybryda bodajże tego skortynego. No, także tak to wygląda. No i stoliczek z moimi araucariami. Tu sobie takie 3 zostawiłem. Myślę, że w następnym roku wkopiemy na pewno do gruntu. Tym bardziej, że tu już naprawdę fajnie zaczyna się ten pepień drewnieć. Sam tu jeszcze mamy daktylowiec. No i prawdziwa perełka. Trochę Carpus Wagnerianus. Jak dla mnie numer 1. Piękne, sztywne liście, takie właśnie do góry sterczące, fajne, szeleszczące. No, piękna zieleń. Tak jak w maju, oby do maja. Dzięki, pozdrawiam, cześć.